Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców miasta Mińsk-Mazowiecki. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam do wysłuchania koncertu niepodległościowego w wykonaniu zespołu The Time Quartet z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Koncert powstał we współpracy z Urzędem Miasta Mińsk-Mazowiecki, a sponsorem jest Stowarzyszenie Autorów ZAX. Tym koncertem chcielibyśmy Państwu przybliżyć znane serwetki polskich kompozytorów. Rozpoczniemy od Ignacego Jana Paderewskiego. Ignacy Jan Paderewski był kompozytorem, pianistą, politykiem i działaczem niepodległościowym. Dużą część swojego życia spędził za granicą. Dzięki jego staraniom Woodrow Wilson dopisał do traktatu wersalskiego punkt mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego. Ciekawostką jest to, że do dziś można odnaleźć nagrania Ignacego Jana Paderewskiego, jak sam wykonuje on swoje utwory. Zapraszam do wysłuchania jednego z takich utworów, będzie to menuet, ale w aranżacji na kwartet smyczkowy. Oberka i Poloneza. Mazur to taniec, który był tańczony na dworach szlacheckich. Mazur stał się bardzo popularny w Europie w XIX wieku. Między innymi przyjął się we Francji pod inną troszeczkę nazwą w formie żeńskiej mazurka.
Zapraszam do wysłuchania mazurka Ignacego Jana Paderewskiego w aranżacji na kwartet smyczkowy, a nasze aranżacje wykonała wiolonczelistka Małgorzata Maślszczak. Stanisław Moniuszko był kompozytorem romantycznym. Był również organistą i dyrygentem. Nazywany jest twórcą opery narodowej. Spod jego pióra powstały takie opery jak Straszny Dwór czy Halka. Jego muzyka przesiąknięta jest nawiązaniami do polskiej muzyki ludowej oraz do polskiego folkloru. Dzięki temu, że jego dzieła były wystawiane za granicą, krzewił on polską kulturę na całym świecie. Stanisław Moniuszko poprzez swoją muzykę jednoczył Polaków. Jego pogrzeb był swoistą manifestacją. Na jego pogrzebie pojawiło się około 60 tysięcy osób. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Zapraszam do wysłuchania pierwszej i trzeciej części pierwszego kwartetu smyczkowego demol Stanisława Moniuszki. Thank you.
muzycznym i wirtuozem fortepianu. Większość swojego życia spędził na koncertowaniu za granicą, prezentując swoje kompozycje. W jego dorobku odnajdziemy utwory przeznaczone głównie na fortepian. Podobnie jak Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin komponował w stylu narodowym. Nawiązywał on do polskiej muzyki ludowej. Interesował się tańcami ludowymi. Tworzył te tańce jednak w wyjątkowy sposób, w sposób wirtuozowski. Utwory te nazywane są tańcami stylizowanymi, bo przeznaczone są do słuchania, a nie do tańczenia. Fryderyk Chopin inspirował się również poetyckim nastrojem nocy. Tworzył w ten sposób nokturny. Zapraszam do wysłuchania nokturnu Es-dur Fryderyka Chopina. Znany na całym świecie oraz kompozytorem romantycznym. Podobnie jak Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko, tworzył swoje kompozycje nawiązując do polskiej muzyki ludowej. To dzięki niemu do literatury skrzypcowej dołączył polonez. Polonez koncertowy, czyli zapisany w sposób wirtuozowski, który był przeznaczony do słuchania, a nie do tańczenia, podobnie jak było w tańcach stylizowanych Fryderyka Chopina. Henryk Wieniawski napisał również pięknego Kujawiaka na skrzypce z fortepianem. Za chwilę Państwo usłyszą ten utwór w aranżacji na kwartet smyczkowy. Kujawiak należy do jednego z polskich tańców narodowych.
Jest to taniec spokojny, powolny, który tańczony jest na lekko ugiętych nogach. Po spokojnym, lirycznym fragmencie następuje fragment szybszy z przytupami. Czas, proszę Państwa, żeby przedstawić jedną z najbardziej znanych polskich kompozytorek na całym świecie. Mowa oczywiście o Grażynie Bacewicz. Grażyna Bacewicz była również wybitną skrzypaczką. Zasiadała w jury wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych, a otrzymała wiele nagród w konkursach kompozytorskich. Grażyna Bacewicz w swoich kompozycjach nawiązywała do muzyki ludowej. Komponowała głównie na skrzypce oraz instrumenty smyczkowe. Napisała 7 koncertów skrzypcowych, koncert na altówkę, koncert na wiolonczele, a także wiele kwartetów smyczkowych. Za chwilę usłyszą Państwo jeszcze jeden polski taniec narodowy. Będzie to oberek. Oberek, czyli taniec wirowy, szaleńczy, najszybszy taniec naszych tańców narodowych. Będzie to oberek oczywiście Grażyny Bacewicz.
chcielibyśmy Państwu przedstawić współczesną kompozycję. Kompozycję pani profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Poloniki Ratusińskiej-Zamuszko. Będzie to utwór, który powstał w stylu minimalistycznym. Oznacza to, że podstawą budowy tej kompozycji jest motyw składający się zaledwie z kilku dźwięków, który przez cały przebieg utworu jest powtarzany i rozwijany, tworząc kompozycję niesamowicie ciekawą. Zapraszam do wysłuchania pierwszej i drugiej części kwartetu smyczkowego Ostatnie chwile pani profesor Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko. Thank you.
Thank you.
wysłuchanie naszego koncertu. Chciałam przypomnieć Państwu, że koncert powstał we współpracy z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki, a sponsorem jest Stowarzyszenie Autorów ZAX. Organizatorem dzisiejszego koncertu była Fundacja Czas Sztuki. Serdecznie zapraszam do śledzenia fanpage'u Fundacji Czas Sztuki, gdzie będą mogli Państwo odnaleźć informacje o zbliżających się wydarzeniach.